Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu z Grodziska Wielkopolskiego. Na zakończenie 29. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Warta Poznań pokonała Stal Mielec 5-2. Witamy trenera drużyny gości, pana Kamila Kielesia. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór wszystkim. I oddaję głos z prośbą o komentarz do tego meczu. No, mieliśmy dzisiaj takie bardzo ważne spotkanie dla obydwu drużyn. Warta, która jest niżej w tabeli od nas i grała u siebie, ale też my sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że mimo, że mamy dużo więcej punktów niż Warta, jesteśmy w tej chwili nadal na 9. miejscu w tabeli, ale też jesteśmy drużyną, która świetnie punktowała na początku wiosny, ale w ostatnim czasie bardziej mieliśmy drogę naznaczoną remisami. 0-0 z Zagłębiem, 0-0 z Lechem, 0-0 z Widzewem w ostatnim meczu. I też przyjeżdżaliśmy tutaj właśnie z tej perspektywy, że można powiedzieć, że brakuje nam jednego zwycięstwa, żeby przekroczyć tą barierę 40 punktów i mieć spokój. Też przyjeżdżaliśmy z pozycji takiej, że od 4 spotkań nie zdobyliśmy bramki, też swoje problemy miał Ilja Szkuryń i też od 4 spotkań nie wygraliśmy. Także no tutaj mieliśmy sporo takich zadań i świadomość tego, jakie to jest spotkanie, też podejście nasze mentalne było na takim poziomie, żeby tutaj grać o zwycięstwo. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Warta, mimo że jest nisko w tabeli, jest to rywal mimo wszystko zawsze niewygodny dla wszystkich drużyn ekstraklasowych, jeżeli mówimy o takich pojedynczych spotkaniach. Można też ocenić ten mecz z pozycji porażki 5-2, że jest blamasz, bo tak można powiedzieć, ale ja bym powiedział, że ten blamasz to bardziej z pozycji drugiej połowy, bo nie można powiedzieć, że Stal Mielec w pierwszej połowie zaprezentowała się źle. Myślę, że ten mecz, szczególnie jeżeli ocenimy pierwszą połowę, miał kilka takich momentów. Były momenty, że to Warta miała dobre fragmenty gry, my popełniliśmy jakieś tam błędy, ale Warta też w pierwszej połowie popełniała błędy, gdzie my też potrafiliśmy wykorzystać swoje akcje. W jakim stopniu, no też pozytywne było po pierwszej połowie to, że przełamaliśmy to, że nie zdobyliśmy bramek w 4 spotkaniach. W końcu tą bramkę zdobyliśmy. Była to bramka też szczególna, bo odrabiająca wynik na 1-1. Później no, te straty bramek, pierwsza i druga bramka, ewidentnie to były takie momenty, gdzie traciliśmy albo piłkę pod pressingiem rywala na własnej połowie, albo też kiedy graliśmy dłuższą piłkę my i nie potrafiliśmy zebrać drugiej, albo Warta grała dłuższe piłki i zbierała właśnie po utrzymaniu piłek przez relaka, zbierała takie drugie piłki. To były takie najgroźniejsze akcje. Z takich akcji padły te dwie bramki dla Warty, ale tak powiedziałem, pozytywne było w pierwszej połowie to, że też odrabiamy straty, schodzimy do szatni z wynikiem 2-2, Ilja Szkuryń się przełamuje i to były takie pozytywy, gdzie mogliśmy myśleć o tym, żeby w drugiej połowie grać o pełną pulę, bo uważam, że z pierwszej połowy ten mecz był taki 50-50, pół na pół i obydwie drużyny mogły myśleć o grze o zwycięstwo. Jeżeli coś decydowało o wyniku, no to jeżeli w 2 minuty po przerwie wychodzisz i w pierwszej akcji tracisz bramkę i tak naprawdę jeszcze przeżywasz to, no bo znowu tracimy i po wyjściu właśnie no po takiej motywacji, gdzie byliśmy mocno zmotywowani na to, żeby w tej drugiej połowie naprawdę się przeciwstawić rywalowi, tracisz bramkę i jeszcze w głowach mamy stratę bramki, za chwilę tracisz, nie wiem, nawet chyba nie minęła minuta, w 2 minuty dwie bramki, jest wynik 4-2. No to tak z pozycji mojej tutaj bocznej boksu, ławki trenerskiej, no to było widać, że to mentalnie było zbyt trudne dla moich zawodników. Też trzeba zaznaczyć, no dzisiaj tracimy 5 bramek, gdzie w poprzednich 10 meczach wiosny straciliśmy tylko 5 bramek. Także nie traciliśmy w ogóle bramek i dzisiaj tak naprawdę nasza defensywa się posypała. No, nasza liga też jest taka, że ważne są minuty młodzieżowca. Przy wyniku 4-2 gonimy te minuty. Powpuszczałem już też zawodników młodzieżowych, żeby tych minut nadrobić. No, taka jest nasza liga. Też w jakimś stopniu nie mamy punktów, ale no, jeżeli gdzieś tam szukać coś, co jest tam powiedzmy na plus, no to te minuty młodzieżowca, ale to też nie o to chodzi. No, wiemy o tym, jaka jest faza sezonu. Wiemy, jak ważne było to spotkanie. Mocno to boli. Mentalnie na pewno ta sytuacja nie pomaga, jest trudna, ale no takie jest życie drużyny. W drużynach grają mężczyźni. Dzisiaj w drugiej połowie nie pokazaliśmy tego.
powiedzmy charakteru, który cechuje mężczyzn, bo nie ma co mówić, że to zrobiliśmy. Po przerwie no, wszyscy wiedzieli, że stało się co stało, ale w jakimś stopniu takie trudne momenty trzeba umieć jakby w głowie je przetrawić, gdzieś jak to nazywam, przeżuć, wypluć to i po dniu wolnym, gdzie jutro mamy wtorek wolny, teraz jeszcze przed nami długa podróż, po prostu trzeba w środę przyjść do pracy i jako mężczyzna rozpocząć nowy dzień z drużyną i szukać tych, powiedzmy, bodźców w kontekście następnych spotkań. Wiemy o tym, że kalendarz jest trudny, że jest na naszej drodze Legia, ale ta liga jest taka, że każdy z każdym może wygrać. Zresztą my też udowadnialiśmy już to, że punkty zdobywaliśmy i z górą i na to liczymy, że się odblokujemy w następnym spotkaniu, bo taki będzie cel. Dziękuję bardzo panie trenerze. Teraz czas na państwa. Jeśli są pytania, zachęcam do zadawania. Witam Kowalski, nasze krzyżowniki Sochowice. Pierwsza część pytania, obecność jednego z liderów dzisiaj w meczu Piotra Blazły. Jednak z tej trójki zawsze Domański, Kettinger, ta trójka, no to duży nagrywa wpływ. Na ile jego nieobecność w takim momencie jak zespół i tak samo, czy na ile fizycznie po prostu był rzeczywiście od 10 marca stale wygrała meczu z Ruchem Chorzów. Czy to jakieś właśnie sygnały, właśnie już po cały sezon bardzo dobrze grała właśnie Stal i w defensywie przede wszystkim, a w tym meczu właśnie było widać, że tak fizycznie ta druga połowa, tak nie tylko w głowie, nie, bo to też wiadomo, że gdy bramki się straci, to też mentalnie drużyna trochę siada, ale czy fizycznie na ile? Tak, no od końca zacznę. No też jakby w jakim stopniu dobrze punktowaliśmy i te ostatnie mecze, tak pan mówi, no ostatni mecz wygrany z Ruchem, 5 kolejek już bez zwycięstwa, ale to były mecze zremisowane, tak w meczu z Widzewem, który jest na fali, myślę, że zabrakło nam takich, powiedzmy, aspektów w polu karnym, bo uważam, że Widzew też, który jest w dobrym momencie, nie rozwinął jakoś skrzydeł w Mielcu. Na pewno dzisiaj można powiedzieć, że Piotrek Wlazło, taki szkielet tego zespołu, Domański, Gettinger, Wlazło, Matras, to jest taka ta czwórka doświadczonych graczy. Piotrka dzisiaj zabrakło, ale też w jakim stopniu, kiedy właśnie przeżywaliśmy trudny moment na jesieni i byliśmy w takim dołku, Piotrek Wlazło wypadł wtedy z naszej drużyny i tak naprawdę wyciężając w Szczecinie z Pogonią czy z Legią w Warszawie graliśmy bez Piotrka. Też wyjazdowy mecz na wiosnę ze Śląskiem Wrocław, też graliśmy bez Piotrka Blazły, który pauzował i na pewno go brakowało, ale też zawsze mówimy o tym, że kogoś brakuje, no to nieraz udowodniliśmy, że jak przychodziły jakieś tam problemy, które trzeba było rozwiązać, je rozwiązywaliśmy, tym razem się nie udało. Pan mówi o takiej o kwestii fizycznej po przerwie, ja myślę, że no, tu zadziałała kwestia mentalna, bo też no, jeżeli no mówię, nawet nie minęły 2 minuty i tracić 2 bramki, no to myślę, że w głowach zawodników zadziało się coś niedobrego. Później te zmiany, które robiłem, to też jak gdyby już były dalekie od takiego naszego optymalnego składu. Mówię, szukaliśmy takiego bodźca w tych młodych zawodnikach i też nadrabialiśmy minuty. No druga połowa, no powtórzę, no to był taki, można powiedzieć, do tego wyniku 5-2 to taki trochę blamasz i tak to trzeba nazwać, chociaż pierwsza połowa ewidentnie tego nie zapowiadała, bo byliśmy w grze. Takie pytanie, Marcin Polski, Polska Agencja Prasowa, tak jak tutaj pan wspomniał, te statystyce 5 bramek, tak, straconych w meczu z Wartą dzisiaj tyle samo i czym pan to tłumaczy właśnie taką zapaść w defensywie? No tak, no też mówiłem tak, my do tej pory w tych 10 meczach wiosny straciliśmy 5 bramek, z czego 2 po stałych fragmentach i 1 z autu na Radomiaku. Także z gry ciężko było nas zaskoczyć. Myślę, że dzisiaj potwierdziło się to, co potwierdziło się też, jeżeli, to jest nasza trzecia porażka na wiosnę. I trochę taka podobna, jeżeli rywal gra tak agresywnie jak Korona, jeżeli rywal gra tak agresywnie jak Radomiak wtedy w meczu z nami, gdzie Radomiak był w takiej trudnej sytuacji i był bardzo zdeterminowany. Ja nie powiem, że moja drużyna dzisiaj nie walczyła, ale też jesteśmy takim zespołem, który mimo wszystko z pozycji wielu podań stara się grać w piłkę. Te otwarcia od bramki też bardziej budujemy na krótko, ale to też dzisiaj było taką
kwestią, że właśnie no, Warta podchodziła, Warta to otwarcia gra dłuższą piłką, my gra krótko i właśnie no, Warta podchodziła pressingiem i zbierała te piłki. Szybko ta piłka wracała w pole karne. Tak padła bramka druga, myślę, że bramka trzecia na 3-2 to też był taki moment, gdzie mam wrażenie Alvis Janssens był w stanie się otworzyć właśnie bardziej przy linii bocznej z pozycji wahadła do przodu, podanie progresywne do przodu, zagrał do tyłu, Warta podeszła pressingiem, także bardziej nam zaszkodziła dzisiaj rozgrywanie piłki na własnej połowie pod pressingiem rywala i też większa skuteczność Warty w zbieraniu drugich piłek. Ale o tym wiedzieliśmy, o tym mówiliśmy, ale jedno mówić, a drugie realizować. Także mimo dobrych momentów, jeszcze powtórzę się, mimo wielu dobrych momentów w pierwszej połowie i wyjściu z trudnej sytuacji, bo jeżeli dwa razy odrabiasz straty, no to mówię, to co stało się zaraz po przerwie było zbyt trudne dla nas i to zaważyło już później o naszej dyspozycji, o naszym takim nastawieniu mentalnym, to zaważyło.